Trzeci dzień rekolekcji, święty czas naszego zasłuchania w Słowo Boga, ale także w Słowo, które do nas kieruje nasz rekolekcjonista, ojciec Jarek. Dzieląc się tym Słowem, które Duch Święty mu podpowiada, abyśmy mogli przygotować nasze serca, nasze myśli do tej tajemnicy Chrystusa przychodzącego w świetle, jako światło życia. On, który przychodzi do nas w naszych ciemnościach. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania, które nieczęsto wprowadzają nas w te ciemności i czynią ciemność. Prośmy o Jego miłosierdzie, także o odbudowanie naszego zaufania do Niego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą o tym zaniedbaniu. Moja wina, moja bardzo wielka wina, że to płakam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry. Do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Miejmy teraz intencje, z którymi przyszliśmy powierzyć naszemu dobremu Bogu. Ja sprawuję tę Eucharystię za świętej pamięci Jadwigę w 17. rocznicę śmierci oraz za świętej pamięci Zdzisława i Annę. Ojciec Jarek modli się i powierza świętej pamięci Teresę i Adama Żurowskich, prosząc, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie i przyjął do swojego domu w niebie. Módlmy się.
Miłosierny Boże, spraw, abyśmy odnowieni na duchu przez 40-dniową pokutę i karmieni Twoim Słowem, całym sercem oddali się Tobie i zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: a teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Oto słowo Boże. Oh,
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i pozostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce, a gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. A Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za cierpliwość. Dziękuję za to, że ten czas rekolekcji otaczacie też swoją modlitwą. To naprawdę bardzo wielki dar waszego serca. I oby też ten czas przyniósł i przynosił dobre i trwałe owoce w naszym życiu. Bo potrzeba nam się zatrzymać. Potrzeba zebrać myśli, uspokoić serce, aby usłyszeć ten delikatny głos Pana Boga, aby to wszystko, co jakoś na co dzień w nas jest, te tysiące różnych informacji, które do nas docierają, też dotarły na spokojne serce, na grunt spokojnego serca. Potrzeba nam tego. Bo wówczas jest szansa, że będziemy podejmować dobre, pełne otwartości i miłości decyzje, te drobne i te wielkie w swoim życiu. Przez ostatnie 2 dni towarzyszyły nam obrazy. Z jednej strony ta ewangeliczna scena burzy na Jeziorze Galilejskim. Wczoraj powrót syna marnotrawnego. To ważne obrazy, które przypominały mi także o tym, co jest i co może być nocą w naszym życiu. Dzisiaj w ten ostatni dzień, w te ostatnie chwile tej refleksji chciałbym poświęcić światu, jasności, dobru, które też tak obficie jest w naszym sercu.
Może czasami głębiej schowane, może niedostrzegalne właśnie na ten pierwszy rzut oka. Ale to światło Boga, które zapalił w nas to dobro, jest obecne w każdym z nas. Moi drodzy, wczoraj wybrzmiała przypowieść Jezusowa o miłosiernym ojcu, o tym synu marnotrawnym. Dzisiaj słyszymy fragment Ewangelii, w którym Pan Jezus także używa przypowieści, tego języka przypowieści, mówiąc o dobrym Samarytaninie. To ważny wątek, ponieważ przypowieści są językiem, którym Pan Bóg mówi o Ojcu Niebieskim. Odsłania nam prawdę o Bogu Ojcu Niebieskim. O tym, że jest właśnie miłosierny, że przygarnie i pragnie przygarnąć do swojego serca każdego, tak jak tego syna marnotrawnego. Ale dzisiaj również i o tym, że ten dobry Bóg pragnie pochylić się nad tym, którego życie nie oszczędzało. I pragnie się o Niego, o nas bardzo dokładnie i skrupulatnie troszczyć. A więc wniknijmy w tę dzisiejszą przypowieść opowiedzianą przez Pana Jezusa. Słyszymy na początku, że pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Być może niektórzy z was byli w Ziemi Świętej, albo można to też chociażby sprawdzić, patrząc na mapy Izraela. Jerozolima znajduje się, powiedzmy, na niewielkim wzgórzu. Natomiast Jerycho jest miastem posadowionym w depresji. Różnica pomiędzy jednym a drugim miastem to około nawet chyba 1000 metrów. Ponadto droga z Jerycha do Jerozolimy to mniej więcej 40 kilometrów, 8 godzin pieszej wędrówki w dobrym tempie. I mówię o tym dlatego, że w tym obrazie Jezusowym, że pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, można już odnaleźć pewien drogowskaz. Bo ten człowiek w pewien sposób staczał się coraz niżej. Może i nawet popadał dosłownie w jakąś depresję, w jakiś stan psychiki, a przede wszystkim pewnie swojego ducha, serca, który nie był stanem idealnym. Jerozolima, miejsce świątyni, mieszkania Boga, które było szczególnie bliskie Izraelitom, a on idzie w przeciwnym kierunku. Może trochę tak, jak wczoraj to odmalowałem słowami, trzasnął drzwiami i wyszedł z tego domu, z tej świątyni, może krzycząc, a może powoli odchodząc: nie chcę Ciebie, Panie Boże, nie jesteś mi potrzebny, idę swoją drogą przez życie. I na tej swojej drodze przez życie, to życie dało mu do wiwatu. Spotyka ludzi, którzy nie okazują się jego przyjaciółmi. Napadli na niego, pobili. A święty Łukasz używa aż takich mocnych słów, że wpadł w ręce zbójców i ci nie tylko, że go obdarli, pozbawili więc tego, co posiadał, ale zadali mu rany. Zostawili trwałe ślady swojej brutalnej obecności. I zostawiwszy go na pół umarłego, odeszli. Został sam. Zupełnie sam. Tak, ten człowiek doznał swojej nocy, którą pewnie długo jeszcze będzie nosił w swoim życiu, bo te rany szybko się nie wygoją.
I może w tym obrazie tego człowieka nawet po części możemy odnaleźć siebie samych. Gdy doświadczamy bólu, a może i nawet na drodze swego życia spotykamy tych, którzy zamiast podać nam pomocną dłoń, podstawiają nam nogę. Przewracamy się, zostajemy przez nich jakoś wykorzystani, zniszczeni, na pół żywi, pół umarli. I te trzy postacie, które pojawiają się w tej przypowieści, też nie są bynajmniej przypadkowe. Kapłan. Ten, który pewnie podąża do świątyni jerozolimskiej, który idzie sprawować kult w miejscu świętego świętych. Widzi tego człowieka, bo tak też zaznacza Jezus w tej przypowieści, dostrzegł go, ale się nie zatrzymał. Może tak bardzo chciał być uświęcony, tak bardzo może się spieszył do tej świątyni, żeby się nie spóźnić, że nie dostrzega, że Bóg czeka na niego w tym drugim człowieku, na skraju drogi. A może uważał się za tak wyjątkowego, że on nie może dotknąć poranionego człowieka, bo wówczas będzie nieczysty i nie będzie mógł sprawować kultu. Może inni wymagają, albo ma on takie mniemanie, że wymagają od niego takiej świętości, nieskazitelności, że jemu nie przystoi zatrzymać się. Patrzymy na taką postać i pewnie w sercu oceniamy jednoznacznie. Ale za chwilę też Pan Jezus przywołuje kolejną postać w tej przypowieści, Lewitę. Któż to był Lewita? Jedno z pokoleń Izraela, pokolenie Lewiego, miało ten zaszczyt, ten przywilej, iż troszczyło się o świątynię jerozolimską. Oni nie byli kapłanami, ale można by takim językiem dzisiejszym powiedzieć, byli ludźmi kościoła, mocno zaangażowanymi, nie tylko zakrystianinami czy katechetami, ale do obowiązków lewitów należało też między innymi to, aby różne spory rozwiązywać. Byli więc po trosze jakimiś adwokatami, mediatorami, ludźmi z jednej strony blisko ołtarza, a z drugiej strony spraw ludzkich. I ten, który też powinien dbać o sprawiedliwość społeczną, ten też widzi tego człowieka niesprawiedliwie pobitego prawdopodobnie. Mija go. Też go ten los nie obchodzi. I wreszcie jest ów szczególny bohater tej przypowieści, dobry Samarytanin, jak o nim mawiamy. Znów ważny kontekst, że Samarytanie nie byli mile widziani przez 12 pokoleń Izraela. Dla nich wstęp do świątyni jerozolimskiej był wręcz niedozwolony. Oni wyznawali Boga Jahwę, można by powiedzieć, poza świątynią jerozolimską, trochę po swojemu. Przypomnijmy sobie tę scenę kiedy Jezus spotyka Samarytankę przy studni i wtedy wchodzi z nią w dialog i Samarytanka mówi do Jezusa: wy czcicie Boga w świątyni jerozolimskiej, my czcimy Go tutaj. I tenże Samarytanin, jak słyszymy w dzisiejszej przypowieści, przede wszystkim się zatrzymał. Znalazł i czas, i spojrzał w oblicze tegoż człowieka poranionego. Bo pierwszym i podstawowym jakimś gestem serca
to jest, aby dostrzec drugiego. Po prostu go dostrzec. Ewangelista podaje, że wzruszył się głęboko. Te słowa "wzruszył się głęboko" padają też w tej wczorajszej przypowieści o synu marnotrawnym, gdy ojciec wychodzi, a syn marnotrawny powraca do domu. Ojciec wzruszył się głęboko, gdy go zobaczył. A dzisiaj słyszymy: wzruszył się głęboko Samarytanin, być może nawet zapłakał nad losem tegoż człowieka pobitego. Nie znał go. Mógł do niego nie podchodzić, bo może właśnie był jakimś prawowitym Żydem, ale dla niego to się w tym momencie nie liczyło. Liczyły się jego rany, jego ból, cierpienie. I jeśli w tym dobrym Samarytaninie widzimy Boga, chcemy dostrzec Boga, to On właśnie taki jest. Nie jest specjalnie przeszkolony do niesienia pierwszej pomocy. Po prostu daje to, co też niejako pod ręką ma, oliwę i wino, aby zalać rany tego człowieka. Aby za chwilę niejako wrzucić go na swoje bydle, wsadzić na to bydle i zawieźć do gospody. I kolejny ważny symbol, ta gospoda. Bo ojcowie Kościoła, czyli ci, którzy żyli już po Chrystusie, ale słyszeli o Chrystusie z ust apostołów, te, powiedziałbym, drugie, trzecie pokolenie uczniów chrześcijan, oni, kiedy tłumaczyli ten fragment Ewangelii, tę przypowieść, to nie jeden z nich jednoznacznie określił, że gospoda jest symbolem Kościoła. Tenże Samarytanin zawozi tegoż człowieka poranionego do kościoła, do gospody. Prosi gospodarza, aby się nim zaopiekował. Daje 2 denary. To też ważny symbol, bo 2 denary, w innym fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza czytamy, że 2 denary to był taki swoisty podatek, który płacono na świątynię. Jakby jeszcze raz podkreślając w tym symbolu, że oto coś świętego się tutaj dokonuje. No dobrze, taki opis tej przypowieści, ale co to ma wspólnego z naszym życiem? Co to ma wspólnego z miłością, dobrem, światłem? Ano, moi drodzy, kiedy zaczyna się ta przypowieść, Jezus dyskutuje z uczonym w prawie. I ten uczony w prawie słyszy od Jezusa takie zdanie: dobrze odpowiedziałeś, gdy On mówi: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą duszą. A Jezus mu odpowiada: dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. To czyń, a będziesz żył. Ten człowiek z przypowieści był na pół umarły. Ileż to ciemności, które my przeżywamy w swoim życiu, powoduje, że coraz bardziej umieramy. To nie tylko kwestia naszej biologii, starzenia się naszego ciała i organów naszych. To nie tylko nawet kwestia moralności, grzechu, które nas zabija. Ale nawet tej wrażliwości ludzkiej na drugiego człowieka. Zobojętnienia. Kiedy nie mamy czasu zatrzymać się przy drugim, a szczególnie tym, który jest pobity, poraniony, odrzucony, zepchnięty na bok drogi, po której może i nawet tłumy przechodzą. Te minione dni,
które wspólnie przeżywamy, pokazały, jak wiele dobra i wrażliwości i dobra w sercu jest wielu spośród nas. Jak naprawdę wiele tego światła, miłości, pochylenia się nad potrzebującym człowiekiem, nad naszymi umęczonymi często siostrami i braćmi z Ukrainy, którzy szukają schronienia przed wojną, jest w sercu naszym. Jak jesteśmy, potrafimy być wrażliwi. I to jest wspaniałe, że zawozimy ich jak ten dobry Samarytanin do gospody, do naszych domów. Albo jeśli tego nie możemy, to jakoś wspieramy materialnie, duchowo. I rzeczywiście w tym upadabniamy się do dobrego Samarytanina, do samego Boga, który mówi: żyj. Dawaj życie tym, którzy są wpół umarli albo doświadczeni przez życie. Ale potrzeba nam nie tylko w takich nadzwyczajnych sytuacjach i chwilach jakoś mobilizować to swoje serce. Bo i w naszych rodzinach, i w naszej parafii też mijamy osoby, które potrzebują naszego zatrzymania. Tego, aby z nimi pobyć. Aby wziąć, zaprowadzić tam, gdzie potrzebują. Potrzebujemy tej postawy samarytańskiej, ale potrzebujemy też, aby ciągle jakoś wracać do tego kościoła, który, tej gospody. Papież Franciszek tak symbolicznie powiedział o kościele, że powinien być ten kościół polowy dla tych, którzy są poranieni. A my uczniowie Pana Jezusa, to powinniśmy być właśnie, stawać się właśnie tymi, którzy do tego kościoła polowego przywożą tych, którzy są poranieni. Bo tam dobry gospodarz, Bóg, też będzie się o nich i o nas troszczył. Potrzeba nam tej siły i odwagi, aby to czynić, i ona na pewno płynie z doświadczenia sakramentów w Kościele. Przyjęcia przez nas chrztu, ale i wypełniania tych zobowiązań sakramentalnych. Chrztu, Komunii Świętej, którą przyjmujemy. Naszych spowiedzi, które oby przemieniały nas naprawdę trwale. Byśmy stawali się nie tylko dobrymi ludźmi, ale stawali się przede wszystkim tymi, którzy dają życie drugiemu, poranionemu. Wiele w nas światła, ale to źródło światła jest w Bogu, który nie opuszcza nas. I mówię o tym dlatego, że nieraz nam się może właśnie wydawać, tak jak podczas tej burzy na jeziorze, że Bóg się gdzieś oddalił, że Jezus śpi. A On może cicho i pokornie, także i przez nasze ręce, czyny, a przede wszystkim serce, chce pokazać: jestem obok ciebie. Jestem i ci towarzyszę. I chcę, byś był moim uczniem. Czesław Niemen wyśpiewał te słynne słowa, strofy: ludzi dobrej woli jest więcej. I rzeczywiście, oby tak było. I serca, światła, miłości, życia, oby w nas było zawsze więcej. Amen. Dziękuję Wam.
Do Ojca Jezusa Chrystusa i naszego Ojca zanieśmy nasze modlitwy i prośby. Módlmy się dla całego Kościoła, wszystkich wiernych uczniów Chrystusa, o dar Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za ojca Jarosława, za wszystkich rekolekcjonistów. Polecajmy ich Bogu, ojca raz Jarosława, jego drogę pójścia za Chrystusem. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy potrzebują dobroci, życzliwości. Szczególnie pamiętamy tutaj uchodźców wojennych, matki, dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżonków, za rodziny, dzieci, młodzież, osoby starsze. Ciebie prosimy. I naszemu dobremu Ojcu powierzamy naszych bliskich zmarłych, rodziców, przyjaciół, znajomych. Szczególnie modlimy się za świętej pamięci Jadwigę, Zdzisława i Annę oraz Teresę i Adama Żurowskich, prosząc, aby dobry Ojciec przyjął ich do swojego domu w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, za siebie nawzajem i prośmy dla siebie o łaskę otwartości na to światło, które Bóg zostawił w nas i pragnie, abyśmy do Niego sięgali, byśmy dostrzegali, było w Nim i tego światła w nas więcej. Ciebie prosimy. Dobry nasz i miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci za wszelkie dary, które od Ciebie otrzymujemy każdego dnia. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Dzisiejsza taca jest przeznaczona dla ojca rekolekcjonisty Jarosława. Składamy serdeczne Bóg zapłać. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu, który uczestniczy w eucharystycznej ofierze i broni go od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie
Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia, chwały Twoje, Hosanna w wysokości, Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Szczepanem, świętym ojcem Ignacym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. O
Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zostali wezwani na jego ucztę. Ja będę razem z ojcem Jarosławem na środku udzielał Komunii Świętej. Do ust ojciec Bogdan na dłoń. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech nas uświęci chleb eucharystyczny, któryśmy spożyli. Niech nas oczyści z wszelkich grzechów i uczyni godnymi Twoich obietnic przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, jeszcze tylko dwa ogłoszenia. Przede wszystkim dziękuję za obecność waszą tutaj na rekolekcjach. Dziękuję, że wspólnie razem mogliśmy spędzić ten czas. Można jeszcze złożyć dobrowolną ofiarę na świąteczne paczki dla potrzebujących parafian w skrzynce, w skarbonik przy wyjściu z kościoła. Po mszy świętej odbędzie się jeszcze spotkanie synodalne dla chętnych. Takie spotkanie będzie jeszcze w przyszłą niedzielę po mszy świętej o 12:30. Też serdecznie zapraszam. No i bardzo serdecznie dziękuję ojcu Jarkowi za ten czas wspólnie spędzony z nami, że zechciał przyjąć zaproszenie. On ma też sporo obowiązków jako proboszcz i superior w Gdańsku, a jednak udało się, że znalazł czas dla was i razem z nami, żeby tutaj przebywać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Naprawdę bardzo ogromnie wam dziękuję za i ojcu Marcinowi za zaproszenie, zaproponowanie. Tak jak pierwszego dnia powiedziałem, ze wzruszeniem tutaj przybywam po latach i za każde dobro, jakie przed laty też tutaj otrzymałem od was i to, które dzisiaj przez te dni rekolekcyjne zostanie w moim sercu. Dziękuję też, podziękuję za te ofiary, które złożyliście, bo one po części będą też przeznaczone na działania pomocowe, które w naszej parafii w Gdańsku kierujemy do rodzin z Ukrainy. Między innymi mamy świetlice dla dzieci, zajęcia teatralne, czy też działania punktu psychologicznego, pomocy psychologicznej dla uchodźców z Ukrainy, więc także i te środki zostaną na to przeznaczone. Pierwszego dnia też stałem z książkami, jeszcze kilka egzemplarzy książeczek o Maryi, rozważań jest w zakrystii, jeśli ktoś z was by chciał. A przede wszystkim bardzo dziękuję za modlitwę, która była i która jest też w tych dniach i polecam się waszej pamięci i modlitwie. Bóg zapłać. Ojcze Jarku, prosimy także na koniec rekolekcji o twoje błogosławieństwo rekolekcyjne, tak byśmy także ofiarowali, można uzyskać odpust, jeśli ktoś uczestniczył przez ten czas w rekolekcjach, może ofiarować i za zmarłych i uzyskać odpust, także prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim, pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech Bóg wszechmogący i miłosierny was błogosławi i da wam prawdziwą mądrość, która prowadzi do zbawienia. Amen. Niech was poucza słowami Pisma Świętego i pomaga wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków. Amen. Niech wam ukaże drogę pokoju i miłości i kieruje wasze kroki ku sobie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa.
Chrystusa. Amen.